Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy coś, na co bardzo długo czekaliśmy, czyli Kate z trąbą. I z tego, co widziałem ze shotów, to naprawdę bardzo się otworzył ekipie, więc ja się już nie mogę doczekać, bo jeszcze tego dosłownie nie oglądałem nawet na żywo, bo byłem poza domem. Ale teraz sobie przeczytam komentarze z poprzedniego odcinka i jaki był najbardziej lajkowany. Naprawdę, dając lajka i subskrypcję, wspierasz mentalnie tak zdolnego, inteligentnego i błyskotliwego twórcę jak Zebo. No na pewno ktoś zostawi lajka, jak to usłyszy. Weźcie, napiszcie w komentarzu coś bardziej kreatywnego. Proszę bardzo. Przerwa reklamowa znienacka. GPS jednak nie uciekł, pomimo wyrażenia mojej negatywnej opinii o nowym smaku pistacjowym. I bardzo się cieszę, że pozwalają mi mówić to, co myślę. A ja myślę, że w jesień nie ma nic lepszego niż kawa. Jak o 17 już jest ciemno, to o 20 już masz wrażenie, jakby była 24. Dlatego 5 razy więcej kofeiny niż w normalnych kawach, w kawach GPS, pomaga. Bardzo pomaga. Zapewnia motywację, aby zrobić to, co trzeba każdego dnia, bo GBS ma ponad 30 smaków do wyboru. Ostatnio dodał 2 nowe smaki. O jednym wam nie powiem, bo nie warto, ale jagodzianka to strzał w dziesiątkę. Zaoszczędzasz na kawiarni, bo masz dobrą kawę i czujesz się, jakbyś przegryzał tą kawę jagodzianką. Nawet wam 25% zniżki znów załatwiłem, z kodem ZEBO25 oczywiście. Linki w opisie i pamiętajcie o kodzie ZEBO25, aby otrzymać 25% zniżki. No i dobra, czas na GBS-a mieliście, czas na lajka mieliście, czas na subskrypcję mieliście, to w końcu dowiedzmy się coś więcej o tej całej dramie w ekipie, która mnie bardzo interesuje, nie wiem jak was. Jak zawsze kradnę film od SEP4, trwa 41 minut i z tych 41 minut z najlepszych momentów zrobię wam najlepszy z najlepszych momentów, nie ma za co. Ważna informacja dla widzów, dużo osób się zastanawiało, czy będzie można dzwonić do trąby. Będzie można, teraz nie zgłaszał żadnych sprzeciwów, być może dojrzał do konfrontacji z widzami. Czy będą telefony i czy jesteś w stanie wytłumaczyć, dlaczego nie? Ja jestem obrażony na telefony. No tak, wtedy była ta sytuacja, gdzie trąba, w sumie to kolega trąby, przyjaciel trąby, no miał niemiłe rzeczy wytknięte mu przez telefony, więc pewnie trąba się bał, że podobne rzeczy będą, albo no nie wiem do końca, ale ewidentnie przez to był obrażony, przez to, że właśnie na Kubę jakieś brudy wyciekły, czy coś takiego. Czy ze swojego wynagrodzenia będziesz musiał coś oddać swoim byłym przyjacielem? Jakie szybkie przejście. Nie. No i już z grubej rury na początku tych 40 minut najlepszych momentów już mamy temat ekipy, więc się spodziewamy o wiele więcej tych tematów ekipy. Ale to ciekawe, czy nie musi oddać procentów z wynagrodzenia, czy po prostu nie chce oddawać? To jest dobre pytanie. Czy zrobił tak zwanego Kacpra Blońskiego, że powiedział, że nie i koniec i teraz się prawnie rozwiązują, czy faktycznie nie musiał? Chyba ciebie stresuje, bo dużo tych pytań moich zapominasz tak nagle, wiesz, odpowiadasz i nie, ja mam coś takiego, że czuję lekką presję po prostu. I mam tak, żeby też widzowie zrozumieli, tak? Trąba musi to tak ubierać w słowa, żeby no nie dostać pozwu finalnie. No. Tutaj Wardęga w ogóle nieładnie przerywa trochę Trąbie, ale widać, że no Trąba stara się, na plus to, że on cokolwiek mówi, bo według mnie to, że Freeze nic totalnie nie mówi i jedyne oświadczenia Freeza o sporze z jego przyjacielem, to jest tylko jakieś, wiecie, formalne, napisane przez prawnika, ekipa holding, jakieś tam rzeczy, to według mnie bardzo na minus dla Freeza i według mnie w moich oczach tam traci, tak? Ale taki Trąba to, że się wypowiada i widać, że próbuje przynajmniej jakkolwiek widza poinformować, co się dzieje, przy okazji unikać pozwu, no jest to stresujące, nie? To do czego miałeś problem w takim razie, że chcesz opuścić? Innych rzeczy. Na przykład? Na przykład do tego, że straciliśmy, ta nasza strona, zaufanie do po prostu managementu i do tego wszystkiego. I między nami już nie było za bardzo vibe'u. I tak jak niektórzy myślą, że chodzi o to, że oddawaliśmy procent, bo bardzo dużo to jest komentarzy, tak? No bo już... Tutaj w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale jakoś jak się otworzyła ta cała ekipa holding, to widać było, że nie było tak jak kiedyś tej całej ekipie i z tego, co widać, to chronologicznie to Trąba też tak sugeruje. Więc ciekawe, czy gdyby nie ta ekipa holding i nie ta wielka pogoń za pieniędzmi jak największymi, jak najbardziej, żeby tam, kurde, ekspansję robić na miliardy złotych, to kurde, ekipa by dalej istniała, tak mi się wydaje. Były te dramy teamiksowe, no to tam też chodziło czyli o to, czyli tutaj kompletnie nie chodzi umowach. O pieniądze, a o relacje? Wiadomo, że to też trochę chodzi o pieniądze, ale to wszystko się ze sobą miesza, rozumiesz? Pieniądze z relacjami się trochę mieszają. W takim jeszcze przypadku jak u nas, gdzie ten biznes był dosyć duży, to pieniądze z relacjami się mieszają, wiesz? Dużo mniej, dużo na przykład, gorzej mi się z tym zaczyna spędzać czas, ale mamy wspólny biznes. Zauważam jakieś problemy, rozmawiamy na przykład, rozmawiamy między sobą, mieszkamy, wiesz? A kiedy ale za bardzo to się nie naprawia, no i w pewnym momencie, wiesz, otwierasz oczy trochę bardziej na inne sprawy.
bo już wiesz, jak jesteś, jak bardzo komuś ufasz i jesteś z nim przyjacielem, to często niektórych rzeczy nie widzisz, stary, no bo wierzysz po prostu w to wszystko i no nie masz sensu się zastanawiać, no. Tutaj Trąba sugeruje, że przez to, że się przyjaźnił z Freezem, nie zauważył, że w pewnym momencie po prostu ta przyjaźń przerodziła się na troszeczkę wykorzystywanie ich, tak? Mi to na to wygląda. No i sugeruje coś, co my wszyscy już chyba zauważyliśmy, że to, że przyjaźń z tak wielkim biznesem, jaka była ekipa, no po prostu nie miała prawa istnieć. To się po prostu nie łączy i tak samo w to, że Gen Z się jakoś mega przyjaźni z Freezem, coś takiego też nigdy nie uwierzymy już. Ale jest to bardzo ciekawe, jak oni to bardzo ładnie potrafią na filmie pokazać, co nie? Czy oszukali? W jakiś sposób przez Freeza wykorzystany? Uważam, że jestem w tym od początku, budowałem to wszystko, a po 5 czy 6 latach czułem się jak produkt. I to mnie gdzieś tam najbardziej bolało, nie? I o tym mówiłem, ale... No ale no mogłem sobie mówić, nie? O, czyli to, o czym mówiłem, czyli to, że ekipa nagle stała się takim produktem, a nie przyjaciółmi, no i jak sam Trąba to zauważył, że był bardziej produktem i komunikował to im, a oni nic nie robili, no to kurde, no rozumiem materializować to jak najbardziej, spieniężać jak najbardziej tą całą ekipę, ale w momencie, gdy nie ma ekipy, to co wy chcecie spieniężać? Nie wiem, według mnie pewnie teraz jakoś to mega dobrze teraz nie idzie do sprzedaży wszystkie i tak dalej, no bo kto to ma sprzedawać? Czy ty zauważasz we Freezie jakąś zmianę na przestrzeni tych lat? W sensie chodzi mi o to, czy Freeze na przykład teraz zaczął wyżej stawiać pieniądze niż relacje międzyludzkie? Bo to też niegdyś zarzucała mu właśnie jego była dziewczyna Kinga, że czuła się bardzo wykorzystywana, niby była dziewczyną, a czuła się, że jest wykorzystywana do filmu, że był content. Wiesz co, nie jestem w stanie tego powiedzieć w 100%. Kurde, no jeżeli tutaj by przyznał rację Trąba, rację byłej dziewczynie Freeza, to dobrze każdy wie, że Freezo by się wkurzył, więc bardzo ładnie tutaj ominął miny, że tak to powiem, Trąba. Ale z kolejnych słów każdy może dobrze wyczytać, o co mu chodziło. Czyli przyznał poniekąd rację z tym, że jak ex-dziewczyna Freeza miała rację, ale no nie powie tego bezpośrednio, bo Freezo by się wkurzył. Czułem się jako po prostu produkt, który został gdzieś tam wykorzystany w jakiś sposób. Teraz sobie coś robię i wiesz, no jakby nie czułem się, nie czułem zainteresowania ludźmi, którzy niby powinni się nami zajmować. Ja od roku na przykład, to też jest bardzo ciekawostka. Od roku nie wrzuciłem żadnej współpracy reklamowej, bo po prostu nikt nie raczył gdzieś tam zadbać o mnie marketingowo i jak na przykład bym sobie to przeliczył, no to gdyby nie mój udział w walkach, to nagle wiesz. Nie byłoby na leasing miesięczny Mercedesa. Wybacz, Trąba, ale za bardzo mi tutaj pasowało i w sumie to pewnie racja. Tutaj Trąba po prostu mówi, że finansowo no mu się to nie opłacało po prostu być w ekipa, no bo jakby oni troszeczkę o nim zapomnieli i żadnych dealów mu nie ogarniali, że dosłownie nawet ani jednego deala nie dostał, co według mnie jest bardzo dziwne, biorąc pod uwagę tym bardziej jego zasięgi. Wiesz, byłbym na lodzie ekipy, to tamto, a mój potencjał marketingowy został zmarnowany. Czyli uważasz, że gdzieś tam management ekipy bardziej przekierowywał wszystkie współprace? No wiesz, teraz jest nowy projekt Gen Z i tam wiesz, no... Sądzę, że uważasz, że gdzieś zostaliście pominięci, wy jako ta stara gwardia. Tak uważam. O, to też w sumie coś, co można zauważyć, czyli to, że ekipa też się zaczęła rozpadać, jak się Gen Z zaczęło. Widać było, że wiecie, ta stara ekipa próbuje reklamować tych członków Gen Z, wow, super Gen Z, wow, nagrali jakieś filmy z nimi, ale faktycznie zostali pominięci ci prawdziwi ekipowicze. Freeze przestał z nimi nagrywać, jakoś razem się nie ten. Widać było, że Freeze po prostu jakby był znudzony ekipą i chciał po prostu stworzyć coś nowego. Tylko mnie ciekawi, czy dlatego, że po prostu był zajawiony, żeby stworzyć nowych twórców ze świeżymi pomysłami, bo ta ekipa stara to robi, nie wiem, kupuje całe menu z McDonalda czy coś takiego tylko. Czy dlatego, że Gen Z po prostu ma większe procenty, więc jest to logiczne, że wszystkie współprace będzie do nich kierował, które będzie miał, bo będzie miał większy z tego hajs. Zresztą to widać na przykład po pierwszym sezonie ekipy, jak ja tam, wiesz, popłakałem się na kanapie. Ja bardzo wierzyłem w to wszystko od samego początku. Znaczy, Trąba, wydaje mi się, że argument, że się popłakałeś, to chyba słaby argument jest o wiele lepszy, żeby było widać, że faktycznie w to wierzyłeś. Na przykład to, że na lewej kostce masz napis Freeze, albo to, że na tyle głowy masz dosłownie datę i ekipa, i tam dom ekipy, więc co? Wydaje mi się, że tatuaż jednak jest troszeczkę więcej tutaj okazuje. Tak, no zanim w ogóle cokolwiek zaczęliśmy robić, nie? No między sobą rozmawialiśmy, no bo po prostu jak się czuliśmy źle, to najpierw gadaliśmy ze sobą, później dopiero jakby powiedzieliśmy, dobra, idziemy porozmawiać tutaj, wiesz, z szefem. No ale to słabe, jeżeli tutaj Freeze miał relacje z ekipowiczami, czyli ludźmi, z którymi stworzył
stworzył ten cały projekt, na relacje typu szef i pracownik, to bardzo słabo. Rozumiem Gen Z, szef i pracownik, że tam jest, bo on ich dosłownie stworzył od zera, on ich stworzył, a według mnie ekipę no jednak razem stworzyli, nie? I coraz bardziej szanuję jakby tutaj nastawienie Trąby oraz jego decyzję, no plusuje mi po prostu tym, że cokolwiek mówi do widza, a nie siedzi cicho i używa taktyki, o, będziemy cicho, załatwimy to za kulisami i jakoś to się obejdzie bez większego PR-owego dotknięcia. No bo Freeze, dlaczego tak robisz? No kiedyś to było tak, że Freeze był, pomimo tych subskrypcji milionowych, wyświetleń, setki tysięcy, bardzo dużo wyświetleń, jeden z topowych youtuberów, to i tak nie było czuć tego odklejenia i było czuć, że taki tak na równi jest widzem, nie? Jakby on potrafi zrozumieć perspektywę widza. A teraz? Co to w ogóle jest? A po prostu kurs akcji leci cały czas w dół, no tam trochę się odbija, ale leci cały czas w dół i wiesz, i to jakby zostajesz sam wtedy z takim pytaniem, czemu tak się dzieje? I wiesz, pytasz, co się dzieje, czemu na przykład dalej tych akcji się nie ma na kontach, a jesteś dalej jakby olewany. I mi się wydaje, że tam jakby też w tym zarządzie nie do końca są osoby, które powinny się znajdować na swoich stanowiskach. Czy czujesz się w jakiś sposób oszukany? Tak. Tutaj zadzwonił jakiś chłop, który mówi, że ma jakoś 400 tysięcy złotych w akcjach ekipy, no i mówi, że bardzo czuje się oszukany. Jedyny kontakt z ekipą to jest przez Messengera, gdzie w sumie to nikt nie odpowiada, trzeba bardzo się dobijać. No i akcje cały czas spadają i to, co było obiecywane, nie jest jakby robione. I tak szczerze mówiąc, nawet mu nie współczuję. Zainwestowałeś tyle pieniędzy w jakiś projekt, jakieś akcje youtuberów, więc jakby no liczyłeś się po prostu z ryzykiem. Bo ty też umowy, okay. Tylko warunki umowy, wiesz, jakie są? Takie obustronne, nie? Że jakby tak, ja muszę robić coś, ale oni też. Tak, właśnie też i chciałem w momencie, kiedy na przykład, mój przykład, przez rok nie potrafią ogarnąć mi żadnej współpracy i tłumaczą się zawsze czymś innym, zawsze, inny argument, typu walczę w MMA na przykład, a Gimper, z którym walczyłem, ma takie współpracę, że szok. A nie, bo... O, to akurat bardzo ciekawe, że wiecie, o, no walczysz na MMA, dlatego nie masz współprac, no bo to jest niby negatywne PR-owo, że walczy na tym, na fejmie i tak dalej. A jakoś cała ekipa, Freeze i nie tylko, reklamowali na przykład napój alkoholowy. To co, to jest dobre PR-owo, żeby potem sprzedawać jakieś daty donuts? No nie wiem. Tak, żeby była jasność, ja nie przepadam za Freezem, ale gdzieś tutaj muszę dawać argumenty, które jakoś odbijają twoje. No stronniczy, że nie. Ale te ludzie komentarze też są takie całkiem z dupy. Co to jest za gadanie, że gdyby nie Freeze, to by nie było Trąby. Ale jakby Trąby nie było w tym całym projekcie, to kto wie, gdzie by zaszedł cały projekt ekipa. Tak, przykład. Ale właśnie o to gdzie chodzi. Był znaczącą postacią, tak, tak, jak że teraz. No to jest takie gdybanie, nie? Ale biorąc pod uwagę doświadczenie Freeza w YouTubie i tam inne duperele dzikie węże, to wydaje mi się, że więcej zyskał Trąba na Freezie niż Freeze zyskał na Trąbie. I to raczej o wiele więcej. Ale to jest takie gdybanie, wiadomo, no pewnie Trąba myśli, że jednak dużo też zaoferował Freezowi, bla, 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 bla. No najlepiej po prostu było, jakby oni się rozeszli w pokoju. Ja nie wiem, dlaczego oni tak bardzo nie chcą po prostu ich wypuścić. Ale to jest właśnie kwestia tej chciwości, po prostu korpo szczury typowe, które są chciwe, bo jak najwięcej pieniędzy, oje, my cię stworzyliśmy, dawaj swoje pieniądze. No już wydoiliście z niego bardzo dużo, więc chyba wystarczająco. No po co go trzymać, żeby mieć takie, o, zatrzymaliśmy cię, widzicie? My jesteśmy ważniejsi od was i mamy nad wami kontrolę. Bo tak to tylko wygląda, biorąc pod uwagę, że oni nawet deali mu nie chcieli dawać, z których oni mają procent, więc ewidentnie dużo pieniędzy nie mieli. No nawet sami mówili, że to jest marginalni są dla nich. Mogę porównać tą sytuację do stary, wiesz, jakiś piłkarz wychowuje się w jakimś klubie, gra w nim kilka lat, kilkanaście i wychodzi z tego klubu trochę jakby nawet tutaj mamy akurat symbol pieniądza, do innego klubu, bo go kuszą, w końcu zdecydował się, że idzie, ale oprócz pieniędzy na przykład chce się też rozwinąć, bo czuje, że ten klub, w którym był już nie jest na przykład taki. Tylko, że generalnie, żeby do tego klubu najpierw się dostać, to musiałby mieć jakieś skillsy własne, a nie tak, że używa tego, co Freeze już wiedział na temat YouTube'a, aby się rozwinąć. Gdyby nie ekipa, to Gen Z by nie powstało, w sensie, no nie wiem, może by Freeze kiedyś założył Gen Z, rozumiesz, może by kiedyś założył. Robertowi chyba chodzi o to, czy nie przeczuwałeś? Że idziecie w odstawkę. Oczywiście, że tak, ale stary, nie, no my byliśmy jakby... I chodzi o to, czy nie wpadło ci wtedy do głowy, hej, chyba muszę przycisnąć, chyba muszę pokazać Karolowi, że robię coś nowego, chyba trzeba wyjść, że tak powiem, z ciepłej, złotej klatki i zrobić coś, co po prostu zachwyci ludzi. No a tak jak już mówiłem, no wydaje mi się, że Trąba nie ma takiej kreatywnej smykałki, czy coś takiego do YouTube'a, no bo nigdy się nie wychował na YouTubie i tam nie zna różnych dziwnych rzeczy. Tak samo, no Freeze wydaje mi się, że się wychował i dlatego, jak już mówiłem, Trąba więcej zawdzięcza Freeze'owi niż Freeze Trąby na pewno. No ale to widać po prostu po tym, że już nie mają pomysłów na filmy, no taki minimaj, który
tego lubię, to wyświetlaja robi tragiczne, no bo tragiczne filmy po prostu nagrywa. No kto normalny kliknie na dzień z minimajkiem? No kogo to obchodzi w ogóle? Tak samo jak o wiele mniej ludzi kliknęło na Mistrz Świata uczy nas trików bilardowych. No okej, okay, fajnie to się pewnie wam nagrywało, ale kogo to interesuje? Jedyne, co nam tak naprawdę jakby dawali ci ekipowicze, to to, jak razem byli z Freezem i Freeze potrafił zrobić tak, żeby był dobry content z nimi, nie? Wydaje mi się, że to dawali, ale tak z osobna, no widać jak im idzie, no niestety. No nie dziwię się, że byli marginalni dla całej ekipy, no ale też mnie dziwi, dlaczego ekipa, skoro oni są marginalni, po prostu nie oszczędzą sobie tego całego, wiecie, negatywnego PR-u, jakimi jest to, co mówią teraz o nich, i po prostu ich wypuszczą, no autentycznie, nie rozumiem. Miałem umowę, stary, z ekipą management i ekipą holding. Miałeś umowę z przyjacielem, on chyba wtedy przestał być twoim przyjacielem, jak podpisaliście umowę. No najwyraźniej, no najwyraźniej, stary, no słuchaj, no. Ja miałem wiele takich sytuacji, miałem Pawła dla pieniędzy, gdzie my, no, może się kumplujemy, ale po tym, jak podpisaliśmy umowę, to ciężko mówić o jakiejś przyjaźni, rozumiesz? No. Z tego, co mi wiadomo, to nie tylko z ekipa holding, tylko też mieli umowy między sobą, w sensie on między Freezem, Freeza między innymi członkami, już przed całą ekipa holding, więc tutaj wydaje mi się, że lekkie farmazony idą od strony trąby, chyba że nie może tego po prostu mówić lub nie chce o tym mówić, bo on po prostu z ekipa holding chce się rozłączyć. A jeżeli nie miał umowy i dopiero w momencie, gdy ekipa holding się stworzyła, że tak to powiem, to wtedy podpisał umowę na jakieś tam procenty i wyłączność i tak dalej, to za przeproszeniem trąba jest debilem, no bo już miał wszystkie zasięgi, mógł sobie po prostu iść, a on podpisał umowę nagle? No to nie ma sensu. Dlatego z Kubą Nowaczkiewiczem na przykład nigdy żadnej umowy nie podpisałem i nigdy nie podpiszę. No wiadomo, no pewnie wam to najlepiej wyjdzie, ale niby umowy nie są na dobre czasy, tylko na właśnie złe czasy. No zgaduję, że teraz Freeze'owi te umowy pomagają, no bo nie mówicie wszystkich prywatów na jego temat, no bo macie NDA-ki, nie tylko podpisane. Jeszcze kurde, no nie mogłem teraz tego znaleźć, nie wiem dlaczego Seb4 tego nie dał, ale był taki ciekawy moment, że Tromba zdradził taki sekrecik malutki, że jak wybierali napoje ekipy, to na przykład większość z nich nie chciało gazowanych lub nie chciało takiego smaku i robili głosowanie, kto jaki smak chce, a i tak pod koniec dnia Freeze sobie wybierał, jaki smak chce, więc ekipowe napoje to w sumie były nie ekipowe napoje, tylko Freeze'owe napoje, więc to akurat było ciekawe i nie wiem, dlaczego Seb4 tego nie dał. Bardzo mnie cieszy, że jest jakaś eskalacja tego wszystkiego, mam nadzieję, że się więcej dowiemy, ale tak szczerze, mam nadzieję, że to się wszystko zakończy tym, że po prostu Freeze odpowie i najlepiej ich po prostu wypuści i tyle. Bo nie rozumiem tego, skoro są marginalni, to po co ich trzymać? Nie rozumiem. Więcej potencjalnie szkód ci mogą narobić, niż ci dadzą, skoro są marginalni. No nie rozumiem, ale może kiedyś zrozumiem, może kiedyś do tego dorosnę. A wy, widzowie, dorośnijcie do lajka, dorośnijcie do suba i ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro, na razie i miłego dnia.